10 największych imprez piłkarskich, przedstawił dziś turnieje piłkarskie, które cieszą się największą oglądalnością oraz są najbardziej prestiżowe i zasługują na uwagę, jak i na największą ilość fanów. Liga Narodów, bardzo młody turniej, a co za tym idzie mało popularny, jednakże wiele reprezentacji podchodzi do niego bardzo poważnie. Międzynarodowe rozgrywki piłki nożnej organizowane przez UEFA od sezonu 2018-2019, przeznaczone dla męskich reprezentacji seniorskich wszystkich 55 europejskich federacji krajowych. Udział w Lidze Narodów umożliwia wywalczenie awansu na Mistrzostwa Europy. Dla wszystkich czterech dywizji rozgrywane są turnieje play-off z udziałem czterech zespołów. Zwycięzca każdego turnieju play-off otrzymuje kwalifikację do mistrzostw. Według planów UEFA podobny system ma obowiązywać w trakcie kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników Mistrzostw Świata ze strefy UEFA play-offy zostaną prawdopodobnie zorganizowane tylko dla dwóch najwyższych dywizji. Format zostanie zatwierdzony w w 2020 roku. VIVA World Cup, międzynarodowy turniej piłkarski organizowany co dwa lata dla zrzeszonych piłkarskich reprezentacji krajowych przez NF Board, stowarzyszenie Federacji Nienależących do FIFA. Zostały po raz pierwszy zorganizowane w roku 2006. Rozgrywki zostały rozegrane na stadionach Oksytanii. W turnieju wzięły udział reprezentacje Laponii, Kamerunu Południowego, Monako i Oksytanii. Początkowo na liście uczestników Viva World Cup były także reprezentacje Romów i zachodniej Papui. Drużyny z systemem kołowym w grupie walczyły o tytuł mistrza. Pierwszy turniej wygrała reprezentacja Laponii, czyli chyba aktualnie najlepsza reprezentacja nienależąca do FIFA. Zwycięzca FIFA World Cup otrzymuje puchar Nelsona Mandeli. Dotąd raz wygrała Laponia, trzy razy padania i raz w 2012 roku iracki Kurdystan. Puchar Narodów w Oceanii jest najważniejszym turniejem piłkarskim w Oceanii. Pierwszy turniej o Puchar Oceanii rozegrano w roku 1973. W latach 80. rozegrano tylko jedne mistrzostwo w roku 1980. Puchar w obecnej formie jest rozgrywany cyklicznie co dwa lata od 1996 roku, kiedy to Federacja Piłkarska Oceanii połączyła dwa niezależne od siebie rozgrywane w różnych odstępach czasu turnieje piłkarskie. Wówczas też przyjęto nazwę Pucharu Narodów Oceanii. Zwycięzca pucharu reprezentuje Federację OFC na Pucharze Konfederacji. Od 2006 roku Australia jest członkiem Azjatyckiej Federacji Piłkarskiej. opuściła tym samym strefę oceanii, czyniąc rozgrywki z jednej strony bardziej atrakcyjnymi, z drugiej jednak obniżając ich poziom. Do 2016 roku odbyło się 10 edycji i zawsze wygrywała Nowa Zelandia bądź Australia. Tylko w 2012 roku mistrzem zostało Tahiti. To właśnie na tym turnieju padają najwyższe wyniki w historii. Nie wierzycie? Samoa rozegrała na tym turnieju tylko 6 spotkań, nie strzeliła żadnej bramki, a straciła 43, co daje średnio... Ponad 7 bramek straconych na mecz. Igrzyska Olimpijskie, zawody w piłce nożnej w ramach Igrzysk Olimpijskich rozgrywane są od letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1900 roku. Dwukrotnie dyscyplina ta nie znalazła się w programie Igrzysk w Atenach i w Los Angeles. Niektóre źródła podają, że w 1896 roku został rozegrany nieoficjalny turniej z udziałem trzech drużyn: Danii, Izmiru i Aten. Zwycięstwo miało zostać drużyna duńska po pokonaniu reprezentacji Izmiru 15 do 0. Łącznie do 1930 roku, kiedy odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata, olimpijski turniej piłki nożnej był uznawany za najważniejsze rozgrywki międzynarodowe w tej dziedzinie sportowej. Jednak przez zakaz udziału w nich piłkarzy profesjonalnych, Mistrzostwa Świata zyskały większy prestiż. Iż na letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1960 roku został zmieniony format rozgrywek i ograniczono liczbę uczestników. Odtąd 16 drużyn dzielono na 4 grupy, w których mecze rozgrywane były systemem kołowym. Następnie czwórka zwycięzców z każdej grupy z systemem pucharowym wyłaniało olimpijskiego mistrza. Profesjonalnym piłkarzom zezwalano występowanie na letnich igrzyskach olimpijskich dopiero w 1984 roku w Los Angeles, ale tylko reprezentantom Azji Afryki strefy Kafi i Oceanii. Całkowicie zakaz anulowano w 1992 roku, ale wtedy wprowadzono ograniczenie wiekowe. W każdej drużynie nie może występować maksymalnie trzech piłkarzy do wolnego wieku. Reszta zawodników w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich nie może przekroczyć 23 roku życia. Dlatego często reprezentacja olimpijska kraju określana jest również reprezentacją narodową U23. Najwięcej medali na igrzyskach zdobyli Amerykanie, bo aż 7, na drugim miejscu Węgry, a na trzecim Wielka Brytania. Warto zaznaczyć, że na liście zwycięzców jest Polska. W 1972 roku pokonaliśmy w finale Węgry. Warto wspomnieć, że na Igrzyskach Olimpijskich wcale nie dominują współcześnie państwa europejskie, ponieważ w 2016 roku mistrzem została Brazylia, w 2012 Meksyk, w 2008 Argentyna, w 2004 Argentyna, w 2000 Kamerun, w 1996 Nigeria. Ostatnio drużyna europejska wygrała Igrzyska Olimpijskie w piłce nożnej w 1992 roku i była to Hiszpania. Klubowe Mistrzostwa Świata, kontynuator pucharu interkontynentalnego. Rywalizują o niego siedem drużyn piłkarskich zwycięzca Ligi Mistrzów, zwycięzca Copa Libertadores, zwycięzca afrykańskiej ligi Mistrzów, zwycięzca ligi Mistrzów CONCACAF, zwycięzca ligi mistrzów AFC, azjatyckiej ligi Mistrzów i mistrz państwa, w którym odbywają się klubowe mistrzostwa świata. Drużyny z Europy i Ameryki Południowej rozpoczynają rozgrywki od półfinału, natomiast zespoły Afrykańska, azjatyckie i północnoamerykańskie od ćwierć finału. Gospodarz i zwycięzca Ligi Mistrzów w Oceanie grają w playoffie o miejsce w ćwierćfinale. Rozgrywane są mecze o 3 i 5 miejsce w turnieju. Rozgrywane jest 8 meczów. Pierwotnie w turnieju dominowały drużyny brazylijskie. Od 2007 roku wygrywają głównie Europejczycy, nie licząc roku 2012. W ciągu ostatnich 5 lat Puchar był w Hiszpanii. 4 razy zdobył go Real Madrid i raz FC Barcelona. Copa Libertadores. Międzynarodowe rozgrywki klubowe pomiędzy najlepszymi klubami piłkarskimi Ameryki Południowej oraz Meksyku. Rozgrywki odbywają się co roku. Rozgrywki mają różne formaty na przestrzeni lat. Pierwotnie tylko mistrzowie poszczególnych krajów Ameryki Południowej mogli uczestniczyć w turnieju. W 1966 roku dopuszczono również wicemistrzów. W 1998 roku zaproszone zostały drużyny meksykańskie, które teraz regularnie biorą udział w mistrzostwach. Obecnie w rozgrywkach występują co najmniej po trzy zespoły z danego kraju, przy czym Argentyna i Brazylia mogą wystawić po pięć klubów. Na czele tabeli wszechczasów Copa Libertadores uplasowały się drużyny argentyńskie. Liga Mistrzów. Międzynarodowe Europejskie Klubowe Rozgrywki Piłkarskie utworzone z inicjatywy UEFA w 1992 roku. Przeznaczone dla najlepszych męskich drużyn klubowych oraz rozgrywane na europejskich stadionach. Są to najbardziej prestiżowe klubowe zmagania piłkarskie w Europie. Do rozgrywek wprowadzono honorową odznakę. Honorowa odznaka Ligi Mistrzów została wprowadzona po raz pierwszy w rozgrywkach Ligi Mistrzów 2000-2001 dla klubów, które zdobyły trofeum na stałe. Sama odznaka pojawiła się podczas rozgrywek Ligi Mistrzów na lewym rękawie. Obecnie jest to szara tarcza, która w tle posiada kontury Pucharu Ligi Mistrzów w białym kolorze. Na tę chwilę już sześć drużyn ma prawo występować w tym znaku. Real Madrid za pięć zwycięstw z rzędu, Ajax za trzy zwycięstwa z rzędu, Bayern Monachium za trzy zwycięstwa z rzędu, AC Milan za pięć tytułów w jednym sezonie, Liverpool za pięć tytułów w jednym sezonie i FC Barcelona za pięć tytułów w jednym sezonie. Mistrzostwa Europy, rozgrywki sportowe cyklicznie organizowane przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich UEFA dla europejskich piłkarskich reprezentacji krajów seniorów. Największe turnie piłki nożnej rozgrywane na starym kontynencie. Tylko raz udało się obronić tytuł Mistrza Europy. Dokonała tego drużyna Hiszpanii w 2012 roku. Warto nadmienić, że tego samego dnia Hiszpania, jako pierwsza reprezentacja w dziejach, zdobyła tytuł mistrzowski trzeci raz z rzędu, gdyż posiadała tytuł Mistrza Świata. Tytuł Mistrza Europy w 1992 roku roku była drużyna Danii, która nie uzyskała bezpośredniego awansu do tego turnieju, a zastąpiła wykluczoną Jugosławię. Tylko trzy razy zdarzyło się, aby gospodarz bądź współgospodarze nie wyszli z grupy. Była to Belgia, Austria i Szwajcaria oraz Polska i Ukraina. Euro 2020 będą pierwszymi mistrzostwami Europy bez gospodarza. Turniej będzie rozgrywany w 12 miastach, w 12 państwach, a reprezentacje tych państw nie będą miały zapewnionego awansu do mistrzostw. Najwięcej medali, bo aż 9 na kultowym euro zdobyli Niemcy, na drugim miejscu z liczbą 5 medali jest Związek Radziecki, Czechy, Portugalia i Holandia, zaś po 4 medale zdobyli Hiszpania, Francja i Włochy. Copa America największy turniej piłkarski w Ameryce Południowej, organizowany zazwyczaj co za 4 lata przez Południowoamerykańską Federację Conmebol. Copa America uczestniczą reprezentacje Brazylii, Argentyny, Urugwaju, Paragwaju, Chile, Peru, Ekwadoru, Boliwii, Kolumbii i Wenezueli od 1993 roku. Są też zaproszone niektóre zespoły z Ameryki Północnej, choć nie jest to regułą, oraz inne reprezentacje z innych kontynentów Zazwyczaj są to mistrz i wicemistrz Turnieju o złoty puchar KONKAKAW. Od 2007 roku Mistrzostwa Ameryki Południowej odbywają się co 4 lata Chyba, że drużyny narodowe Zrzeszone Federacji wyrażą chęć Zorganizowania turnieju w innych odstępach czasowych Do 2007 roku Turniej rozgrywano w różnych cyklach Co roku, co 2 lub 3 lata Często wręcz cykl nie był ustalony Najwięcej złotych medali Bo aż 15 zdobył Urugwaj Na drugim miejscu z 14 tytułami jest Argentyna, zaś trzecie miejsce z ośmioma tytułami zajmuje Brazylia. W 2019 roku mistrzostwa odbędą się w Brazylii, a finał na legendarnej Markanie. Mistrzostwa Świata, międzynarodowe Turniej piłki nożnej, w którym biorą udział męskie reprezentacje narodowe federacji należących do FIFA. Pierwsze mistrzostwa odbyły się w 1930 roku w Rukwaju. Od tego czasu odbywają się co 4 lata, z wyjątkiem lat 1942-1946, gdyż z powodu II wojny światowej nie odbyły się kongresy FIFA, na których podejmowano decyzję o organizacji turnieju. Obecnie w turnieju występują 32 reprezentacje rywalizujące o tytuł na terenie kraju. Od 2026 roku będzie tych reprezentacji 48. Główna faza rozgrywek często nazywana jest finałami Mistrzostw Świata. Z kolei faza eliminacji, mająca miejsce w ciągu trzech lat poprzedzających turniej, wyłania drużyny, które wraz z gospodarzem wystąpią na Mistrzostwach Świata. Podczas dotychczas rozgrywanych 21 turniejów, 8 reprezentacji sięgnęło po tytuł. Najbardziej utytułowanym zespołem jest Brazylia, która wygrała pięciokrotnie i jako jedyna brała udział we wszystkich turniejach finałowych. Włochy oraz Niemcy zdobyły po cztery tytuły Mistrza Świata, dwukrotnie zwycięzcy z żali Argentyna, Francja i Urugwaj który był zarazem zwycięzcą turnieju inauguracyjnego. Po jednym tytule mistrzowskim mają na swoim koncie Anglia i Hiszpania. Reprezentacja Polski ośmiokrotnie uczestniczyła w mistrzostwach, dwukrotnie zajmując trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji. W 1974 roku w Niemczech, kiedy królem strzeców został Grzegorz Lato i w 1982 roku w Hiszpanii.